Jeśli by spojrzeć na nas ludzi czysto z biologicznego punktu widzenia, to znajdujemy się gdzieś tutaj. Mózg, centralny punkt naszego układu nerwowego, złożony z miliardów neuronów, a te neurony nie są obojętne względem kosmosu, a właściwie kosmos nie jest obojętny dla naszych neuronów. W jaki sposób przestrzeń kosmiczna i przebywanie tam wpływa na mózgi astronautów? I czy przestrzeń kosmiczna wpływa też na nasze mózgi tu na Ziemi? Czy tego chcemy, czy nie? Nasz gatunek nie został stworzony do odbywania kosmicznych podróży, a w szczególności do długich pobytów poza naszą planetą. Nasze organizmy przez miliony lat ewoluowały, przystosowując się w jak najlepszym stopniu do warunków, z którymi musimy się mierzyć tu na Ziemi. Czy w odległej przyszłości, gdy staniemy się gatunkiem międzyplanetarnym, założymy na przykład stałe kolonie na Księżycu, na Marsie, nie wiem, na księżycach Jowisza, a kiedyś może nawet i w innych układach planetarnych, nasze ciała i mózgi będą w stanie funkcjonować w odpowiedni sposób? Panujące w kosmosie warunki mają ogromny wpływ na funkcjonowanie ludzkiego organizmu. W związku z tym, że ewoluowaliśmy na Ziemi, w oczywisty sposób przyzwyczajeni jesteśmy do panujących warunków tutaj na planecie. W środowisku, gdzie nie ma chroniącej przed promieniowaniem atmosfery, nie ma ciążenia odpowiedniego lub to ciążenie jest inne niż tutaj na Ziemi, w organizmie człowieka zachodzi cały szereg niekorzystnych zmian, takich jak na przykład osłabienie układu kostnego, zanik mięśni, zaburzenia wzroku. A u astronautów odbywających długie misje kosmiczne obserwuje się też pewne zmiany w ich mózgach. Jeśli myślimy poważnie o podróżach w kosmos, musimy zrozumieć ich wpływ na ludzki organizm i spróbować w jakiś sposób je zniwelować. Dlatego też w środowisku naukowym coraz częściej porusza się ten temat. Najnowsze badania, w których opracowanie opublikowane zostało w czasopiśmie naukowym New England Journal of Medicine, pokazuje, że spędzanie dłuższego czasu w kosmosie może skutkować dużymi zmianami w strukturze ludzkiego mózgu. Zmiany, których odszyfrowanie może pomóc w wyjaśnieniu niektórych z objawów, jakich doświadczają astronauci po powrocie z długich misji kosmicznej. W ramach eksperymentu badacze przeskanowali mózgi 34 astronautów przed oraz po pobycie w kosmosie. Z tej grupy 16 osób uczestniczyło w krótkich, średnio dwutygodniowych misjach, a pozostała 18 to rezydenci Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, którzy na orbicie spędzili średnio 6 miesięcy. Wykonane po ich powrocie skany wykazywały, że większość tych, którzy biorą udział w długich misjach, doznało dość istotnych zmian w strukturze mózgów. Przede wszystkim przesunęły się one w górę czaszki, powodując zwężenie przestrzeni płynu mózgowo-rdzeniowego. Takich zmian nie zaobserwowano u astronautów, którzy odbyli krótsze misje. Oprócz tego aż 17 z 18 astronautów biorących udział w długotrwałych misjach doznało zwężenia centralnej bruzdy mózgu, która oddziela od siebie dwa z czterech głównych płatów mózgu – czołowy i ciemieniowy. W przypadku astronautów odbywających krótsze pobyty, zwężenie centralnej bruzdy mózgu odnotowano tylko w 3 przypadkach. Chociaż naukowcy od lat zdawali sobie oczywiście sprawę, że warunki mikrograwitacji w kosmosie wpływają na ludzkie ciało, to nowe badanie jest jedną z najbardziej kompleksowych ocen wpływu przedłużonej podróży kosmicznej na ludzki mózg. Jak stwierdził współautor badania, neuroradiolog dr Michael Antonucci, zaobserwowane zmiany mogą wyjaśnić objawy, jakich astronauci doświadczają, powracając z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Pomoże to w zidentyfikowaniu kluczowych problemów w planowaniu jeszcze dłuższych podróży kosmicznych, w tym też załogowej misji na Marsa, no bo tutaj mówimy już przynajmniej o 2 latach pobytu ludzi w przestrzeni kosmicznej, bo nawet na powierzchni Marsa będziemy musieli mierzyć się z promieniowaniem kosmicznym, no i oczywiście niższą grawitacją. Naukowcy liczą w szczególności na to, że prowadzone badania umożliwią im lepsze zrozumienie obserwowanego u niektórych astronautów tak zwanego zespołu VIP, czyli Visual Impairment Intracranial Pressure Syndrome. Jest to zespół ciśnienia śródczaszkowego upośledzający wzrok, a osoby dotknięte syndromem VIP cierpią po długiej misji kosmicznej na znacznie gorsze widzenie, obrzęk nerwu wzrokowego oraz wzrost ciśnienia wewnątrz czaszki. Nie wiadomo dotąd, co jest tego bezpośrednią przyczyną. Co ciekawe, nie dotyka to wszystkich. Spośród wszystkich osób biorących udział w badaniu tylko 3 miały objawy VIP. Równocześnie każdy z nich doświadczył zwężenia bruzdy centralnej. Na obecną chwilę badacze postawili hipotezę, że przesunięcie mózgu w górę czaszki może prowadzić do utrudnienia przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego,
a to właśnie powoduje zwiększenie ciśnienia w czaszce i obrzęk nerwu wzrokowego. Jak poinformowała kierująca badaniami profesor radiologii z MUSC Donna Roberts, mózgi uczestników badań były skanowane od 4 do 10 dni po powrocie. Potrzeba będzie więcej badań również w dłuższym okresie po odbytej misji kosmicznej. Dzięki temu będzie można ustalić, czy obserwowane zmiany są trwałe, czy też po pewnym czasie się cofną. A jeśli tak, to jak długo trzeba czekać, aż mózg wróci do pierwotnego stanu? Ekspozycja na środowisko poza bezpieczną bańką ochronną naszej planety ma na ludzki organizm wpływ, którego cały czas nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć. Wszystkie te mechanizmy muszą zostać rozszyfrowane, jeśli chcemy wysłać astronautów w naprawdę długie podróże kosmiczne. A jak to promieniowanie wpływa na nas tutaj, na Ziemi, na nas, którzy nie jesteśmy astronautami i nie latamy poza zbawienną atmosferę ziemską? Okej, zacznijmy od tego w ogóle, czym to promieniowanie jest. To głównie protony i jądra atomów o wielkich energiach, w głównej mierze pochodzące spoza naszej galaktyki. Naukowcy od dawna spekulują, które z kosmicznych zdarzeń są właściwym źródłem tego promieniowania. Za prawdopodobne uznawano kolizje gwiazd, rozbłyski gamma, czarne dziury i supernowe. Jeszcze innym źródłem jest plazma wyrzucana przez nasze własne Słońce. Subatomowe cząstki stanowiące promieniowanie mogą być zarówno wysoko, jak i niskoenergetyczne. Mogłyby one z łatwością zniszczyć złożone formy życia na Ziemi, powodując uszkodzenia tkanek i DNA oraz chorobę popromienną. Po prostu taka cząstka uderza bardzo mocno w strukturę DNA, rozrywa je, no a potem kolejne replikacje DNA powielają mutacje i mamy na przykład do czynienia z nowotworami albo jakimiś innymi problemami. Przed tym wszystkim chroni nas jednak całkiem skutecznie zapora, jaką jest ziemska magnetosfera. Przebija się przez nią tylko wysokoenergetyczne promieniowanie kosmiczne, docierając do atmosfery naszej planety na szerokościach geograficznych zbliżonych do równika. Promieniowanie o niższej energii może natomiast osiągnąć polarne szerokości geograficzne. W wyniku zderzeń tych cząsteczek z jądrami gazów, takich jak azot czy tlen w atmosferze, emitowane jest promieniowanie wtórne. Szacuje się, że do wysokości 20 km nad powierzchnią Ziemi jest ono dominującą składową promieniowania kosmicznego. Im grubszą warstwę atmosfery musi pokonać promieniowanie, tym słabsze się ono staje. W związku z tym ludzie przyjmują dużo mniejszą dawkę promieniowania na poziomie morza niż osoby wspinające się na przykład w wysokich górach. Osoby latające samolotami na trasach transkontynentalnych otrzymają dawkę promieniowania równą mniej więcej dawce towarzyszącej prześwietleniu rentgenowskiemu płuc. Przeciętny człowiek na Ziemi jest narażony na oddziaływanie promieniowania równe około 250 miliremów rocznie. Oczywiście. Około połowy tej dawki pochodzi ze sztucznych źródeł, takich jak promieniowanie rentgenowskie, mamografie, tomografie komputerowe, czy promieniowanie betonu dookoła nas, no wszystkiego tego, co nie powstało sztucznie. Reszta ze źródeł naturalnych, z czego promieniowanie kosmiczne stanowi mniej niż 9%. Choć to ostatnie zjawisko w pewnym stopniu towarzyszy nam na co dzień. Osoby często podróżujące samolotami, zwłaszcza na dalekich trasach, powinny zdawać sobie sprawę z tego, że są przez to bardziej narażone na jego wpływ. O tym, że problem zwiększonej ekspozycji na promieniowanie kosmiczne jest realny, świadczy to, że w Stanach Zjednoczonych już w 1994 roku piloci i stewardesy zostali oficjalnie uznani przez Federal Aviation Administration za pracowników promieniowania. Niestety nie ma zbyt wielu badań nad zdrowotnymi skutkami ekspozycji na promieniowanie jonizujące u pracowników lotnictwa, a te, które zostały przeprowadzone, no nie dają niestety jednoznacznej odpowiedzi co do szkodliwości promieniowania w takich dawkach na tych wysokościach. W 2002 roku skandynawscy naukowcy po przeanalizowaniu danych od 10 tysięcy pilotów z 17 lat trwania tych badań stwierdzili, że w tej grupie jest większa tendencja do rozwoju czerniaka i raka prostaty. Z kolei badania włosko-japońskiego zespołu z 2006 roku wśród pracownic załóg samolotów wykazały zwiększoną zachorowalność na raka piersi i czerniaka. Jednak w obu przypadkach pojawiały się wątpliwości co do tego, czy to skutki wyłącznie zwiększonego wpływu promieniowania, czy także innych czynników stylu życia. No tutaj musimy wziąć pod uwagę chociażby zaburzony rytm dobowy, co też ma wpływ na to, jak funkcjonuje nasz organizm i w jaki sposób oczyszcza się on z na przykład uszkodzonych komórek, różnych właśnie mutacji i tak dalej. Z drugiej strony, w najnowszym przeprowadzonym w 2014 roku badaniu zbiorczym oceniono, że osoby te mają dwukrotnie większe ryzyko zachorowania na czerniaka w porównaniu z ogólną populacją. W porównaniu z innym badaniem oceniającym ogólną zachorowalność pilotów i inżynierów pokładowych na choroby sercowo-naczyniowe i nowotwory, która jest niższa niż reszty populacji, wskazuje to na wyraźny fakt, że promieniowanie kosmiczne i ultrafioletowe może być znaczącym czynnikiem ryzyka w zachorowaniach na czerniaka. Czy ten wpływ jest cały czas taki sam?
Są okresy, kiedy wpływ promieniowania kosmicznego się nasila, np. podczas zwiększania aktywności Słońca. Występujące wtedy koronalne wyrzuty masy i rozbłyski słoneczne w przestrzeń kosmiczną wystrzeliwują strumienie wysokoenergetycznych protonów i elektronów, z których część szybko dociera do Ziemi. Jeśli promieniowanie jonizujące oddziałuje na żywą tkankę, może wywołać uszkodzenia na poziomie molekularnym i komórkowym, czyli np. uszkodzenia struktur błonowych, jądra komórkowego, organelli itd. itd. Promieniowanie alfa stanowi ją duże cząstki, które mimo swojego krótkiego zasięgu mają silne własności jonizacyjne, nawet 20-krotnie większe niż promieniowanie beta lub gamma. Mimo braku twardych danych wynikających z badań naukowych, promieniowanie, które dociera do Ziemi, jest uznawane za szkodliwe o każdej porze roku i na każdej szerokości geograficznej. Co do tego nie ma wątpliwości. Ma znaczący wpływ na zachorowalność na choroby skóry, szczególnie nowotwory. Powoduje szybsze starzenie się organizmu, zwłaszcza właśnie też skóry, i przez to obniżoną zdolność regeneracji komórek, więc może warto jednak chronić się chociażby przed tym promieniowaniem słonecznym w okresie wakacyjnym i niekoniecznie aż tak bardzo wystawiać się na jego działanie. Z drugiej strony, co z witaminą D? W końcu jej też potrzebujemy, a wystawianie się na kąpiele słoneczne jest najlepszym jej źródłem, więc jak widzicie, i tak źle, i tak niedobrze. Na szczęście żyjemy tu już pewnie setki tysięcy lat w tej formie i jesteśmy nieco przyzwyczajeni do tego, co kosmos nam daje w przypadku promieniowania. Także pamiętajcie, że na dwór też trzeba wychodzić, bo znowu siedzenie w ciemnicy w domu też zdrowe nie jest, więc tak źle i tak niedobrze. A ja się z wami już będę żegnał, zapraszam na Instagram Astrofazy, na Astro Chill Out, nasz drugi kanał. Serdeczne dzięki wszystkim patronom, patronkom i wspierającym, którzy pozwalają nam lecieć do przodu. Widzimy się w kolejnym Astroshorcie, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!